Słuchajcie, nie wiem jak wy, ale jak gdy odpalam Brawla, to liczę na glitche, czyli błędy, dzięki którym moje życie stanie się lepsze. Co prawda, rzadko zdarzają się takie, które to rzeczywiście sprawiają, że gra stanie się łatwiejsza, ale zawsze coś takiego uda mi się odkryć i tak też doszliśmy do dzisiejszej listy największych błędów tego miesiąca w Brawlu. Pokonany Clancy. Ten nowy zadymiarz na premierę stał się nie do powstrzymania dzięki błędowi, gdzie to jego super atak mógł być używany bez limitu, co zadawało olbrzymie obrażenia, które widzicie teraz w tle. Na takiego Clancy'ego raczej nie chcielibyście trafić w swojej grze. Czarna masakra, oj tak, to kolejny wizualny błąd, który tym razem sprawił, że każdy zadymiarz stał się czarny. Dosłownie nie tylko postacie, ale również większość skinów po wejściu do gry były widoczne w swojej ciemnej formie, która to w niektórych przypadkach wyglądała naprawdę fajnie, zresztą sami widzicie. Nowy zwierzak. Oj tak, ten turecik naszej Jessie został żywym zwierzakiem chodzącym za nami po całej mapie. Ten totalnie zepsuty błąd pozwalał nam zabrać nasz turet gdzie tylko chcemy, co nie tylko ułatwiało wygranie gry, ale też powodowało niezłe zamieszanie, ponieważ przeciwnicy widzący chodzący turret byli mocno zaskoczeni. Cóż, a to wszystko przez atak Tary, także ta zadymiarka rzeczywiście potrafi władać magią. Ożywiła ona turret Jessie. Potężna Lili, tak jest, ta postać również otrzymała wzmocnienie dzięki glitchowi, a dokładniej jeśli używałeś drugiego gadżeta do Lili i celowałeś swój super atak w siebie, to wtedy przez cały mecz twój super atak dostawał super modyfikację, która to sprawiała, że zadawałeś podwójne obrażenia, co zresztą widzicie teraz w tle. I tak, Lili rzeczywiście liczyła na glitche i doczekała się czegoś naprawdę mocno zepsutego, bo dzięki temu na luzie można było wygrać każdą grę. Zepsuta przegrana. Cóż, nikt nie lubi przegrywać, a jeśli posiadasz różaną Charlie, to ona tak bardzo przejmowała się ostatnio swoją przegraną, że próbowała wygliczować się z gry. Dosłownie, jej poza przegranej co chwilę się tak glitchowała i sprawiała, że postać momentami znikała z naszego Brawla i może to jest ten tajny sposób na ucieczkę ze Star Parku. Kto wie, ten wie, a my idziemy dalej. T-pose moment. Tak, ta słynna pozycja na literkę T, gdzie nasza postać lewituje nad ziemią, przydarza się często i tym razem przydarzyło się to naszej Jackie, która to przez wspomnianego buga miała też lewitujący młot pneumatyczny obok siebie. Także wyglądało to jeszcze bardziej śmiesznie, szczególnie kiedy używaliśmy na niej jej umiejętności i tak widzowie, mimo użycia umiejętności błąd nie znikał, także jeżeli komuś to się przydarzyło, to taka osoba miała okazję zagrać zabawny mecz. Tik nerwowy. Tym razem nie chodzi o postać Tika, a o tik, który robił nasz gaz, który to przez błąd no tak dziwnie odskakiwał ciałem do tyłu. Animacja ta wyglądała jak jakaś trochę cofka, ewentualnie nie wiem, takie mocne kichnięcie, co sami zresztą widzicie. Pobity zadymiarz. Chodzi tutaj dokładniej o Brocka boomboxowego, bo tam na jego animacji pod okiem można zobaczyć limo. Czy to błąd, a może rzeczywiście ktoś pobił naszego boomboxowego Brocka? Jeżeli ktoś mógłby pobić naszego Brocka, to obstawiałbym tutaj naszego Bulla, on lubi znęcać się nad innymi, ale kto wie, być może to tylko bug i niedługo jego limo zniknie. Poczekamy, zobaczymy. Zezowata Bibi. Tutaj nie ma sensu opowiadać żadnej historii, nasza Bibi ostatnimi dniami ma jakiegoś azjatyckiego zeza i mimo dokładnego celowania jej strzały trafiają totalnie w inne miejsca. Błąd ten trafia się losowo, więc miejmy nadzieję, że to naprawią i Bibi znowu stanie się normalna. Słaby Box Challenge. To wyzwanie, gdzie można było zdobyć słabego boxa, który no generalnie był totalnie zepsuty. Nie tylko niektóre gry nie chciały się tutaj odpalić, ale też jeśli udało wam się wygrać to całe wyzwanie, to niektórzy i tak nie otrzymali swojego mega boxa, chociaż wiemy, że to są teraz słabe boxy, bo zostały mocno znerfione. No i generalnie problemy z tym eventem były tak duże, że w tym miesiącu było wielu poszkodowanych, no i też dlatego w grze pojawiła się rekompensata i niektórzy po prostu dostali darmowego megaboxa, także zawsze coś. Larry i Lowry posiadają glitch skina i posiadają też śmiesznego glitcha z tym skinem, w którym to stają się jednością i podczas przeglądania skina możecie zauważyć, że no jakby wchodzą oni w siebie.
dziwny sposób generalnie animacja tutaj no ewidentnie została zepsuta, ale nawet pasuje i nie jest to, widzowie, zrobione celowo, ale jest to po prostu błąd. I skoro mowa o tym skinie, to ten potrafi też zniknąć, także uważajcie, jeśli chcecie go kupić, bo możecie zostać zostawieni z takim oto pustym ekranem. Zabójczy sklep. Zapewne pamiętacie zabójczego Gina, którego ult sprawiał, że gra się crashowała. Cóż, błąd ten powrócił, ale przy aktualizacji sklepu. Otóż w momencie odpalenia sklepu niektórzy gracze napotkali problem, przez który gra się zawieszała i nie można było nic zrobić. Cóż, błąd ten trwał przez kilka minut, ale wiele osób przez to się mega przestraszyło i kiedy to nagle wasza gra się zawiesza, to wy też pewnie byście się zastanawiali, co jest nie tak. Zepsuty Frank. Cóż, współczuję każdemu, kto grał ostatnio Frankiem i natrafił na glitcha, w którym to ult Franka nie działał. Tak, dosłownie, używając ulta Franka, ostatnio w Brawlu mogliście mieć pecha i natrafić na buga, w którym to jego ult nie zadawał obrażeń. I mimo użycia, no po prostu ult nie działał. Mimo pokazywania, że jest on w sumie w pełni naładowany. Co więcej, jeżeli wasze zdrowie wynosiło dokładnie 4000 zdrowia, to wtedy Frank nie mógł też używać nawet podstawowego ataku, mimo iż ten się zużywał. Także Frank w tym miesiącu był totalnie zepsuty, w sensie nie że mega mocny, a po prostu nie działał. I oficjalnie zostaje on najbardziej zepsutą postacią miesiąca lipiec. Możecie mu pogratulować w komentarzu. Gadżety z kosza. Oj tak, z jednej strony zawsze chcecie wybrać jak najlepszy gadżet dla waszego zadymiarza, by dobrze go wykorzystać w grze i by zyskać przewagę. Jednak czasami zdarza się, że tak dobrze przez was wybrany gadżet może równie dobrze trafić do kosza, bo okazuje się, że nie działa. Oj widzowie, to jest najgorsze. Kiedy wybieracie jakiś gadżet, kiedy zbieracie na jego pieniążki, dajecie zadymiarzowi super gadżet, no i nagle pojawia się problem z gadżetem. No i tym razem to dotyczy drugiego gadżeta Serge'a. Po prostu, no, zepsuł się i nie działał. W sumie jakbyście nawet nie mieli gadżeta, to nie zauważylibyście różnicy, bo ten gadżet nic nie robił. Przez chwilę był on najgorszym w grze. Żart Chestera wymknął się spod kontroli. Otóż tak można opisać buga, w którym to nasza Mandy została uwięziona na swoim tronie. A dokładniej Chester uwięził jej głowę w środku tronu, co wygląda dosyć przerażająco, ale spokojnie, fabularnie, nikt nie umiera w Star Parku, więc na pewno Mandy nic nie jest, chociaż zapewne bolało, bo mnie boli samo patrzenie na tego przerażającego glitcha. Stary sklep, w sensie ikona, którą widzicie, mówi, że no jest nowy sklep, że w sklepie czeka na nas coś nowego, jednak niestety w tym miesiącu zdarzył się błąd, który to mimo pokazywania ikonki, że coś nowego znajduje się w grze, to jednak po kliknięciu w sklep nic nowego w nim nie ma i jest to problem, z którym gra się mierzy od dawna, bo to nie pierwszy raz, kiedy widzę sklep mówiący o nowych przedmiotach, a w rzeczywistości nic tam nowego nie ma. Smutna sprawa. Darmowe bany. Oj, ten błąd rozdawał graczom za darmo bany. Co prawda, darmo to uczciwa cena, ale bana to raczej nikt nie chce, nawet jeżeli jest za darmo. A te były rozdawane przez denerwujący błąd, w którym to podczas gry twoja drużyna była zamrożona w miejscu. I tutaj nikt się po prostu nie ruszał. Przez to często gracze wychodzili z gry, aby odbagować lobby, żeby wszystko działało, żeby wszyscy się ruszali. No i niestety gra ich finalnie wyrzucała za takie wychodzenie. I tak oto dużo osób straciło swoje punkty, no i dostało darmowego bana po prostu przez zanik reputacji. Cóż, mierzenie się z bugami nigdy nie jest łatwe. One są cięższe niż randomy w drużynie. Dziwny wybór, jakby sami widzicie, że coś jest tu nie tak, także zostawię wam zagadkę, zgadnijcie w komentarzu, co jest nie tak z tym wyborem trybów. Kręcący się komar. Dobrze słyszycie, jeśli zakręcicie się w kółko naszym komarem Angelo, to wtedy mimo naładowania ataku na maksa, zadacie minimalne obrażenia, jakbyście wcale tego ataku nie ładowali. Także rada na przyszłość od Rosta Tosta, nie kręć komarem, bo wtedy go osłabisz. No przynajmniej póki nie naprawią tego buga, zalecam unikać kręciołków na Angelo, bo przez to ataki tej postaci się psują. Dziwny Byron. Oj, ten błąd z animacją był dosyć śmieszny i działał tylko na mrocznym skinie Byrona. Otóż tam pod koniec swojej animacji Byron nie wiadomo czemu zaczynał machać rękami w górę i w dół, co przypominało
sami wiecie co. Oczywiście jak nie wiecie, to nic straconego, ponieważ możecie zająć się oglądaniem czegoś innego, na przykład nowego odcinka z Poppy, dostępnego na drugim kanale. Zapraszam!